Witam wszystkich w kolejnym vlogu. Dzisiaj taka krótka opinia na temat ładowarki Bobcat M371 Skid Steer. Z powodu takiego, że ładowarce już będzie szedł 9 miesiąc, odkąd została zakupiona nasze gospodarstwo. 9 będzie szedł miesiąc użytkowania już jej. Dlatego też z tego powodu postanowiłem, że nagram Wam tutaj krótko, bo na pewno Was to zaciekawi, krótko na temat tej ładowarki, co się przez ten czas użytkowania z nią działo, jakie były awarie, z czym tutaj musieliśmy się zmagać. No i sami zadecydujecie, czy było warto kupić używany sprzęt, czy raczej nie, czy lepiej było poczekać 2-3 lata, albo nie wiadomo jeszcze ile, lub wziąć kredyt na dość sporą sumę na nową ładowarkę i zakupić jako nową. To już Wy zadecydujecie. Tutaj przy okazji właśnie też trzymam 4 paski, ponieważ zostały 3 paski dzisiaj zakupione. Z powodu takiego, że no wiadomo, przez ten czas użytkowania u nas, a także u poprzedniego właściciela, bo też na pewno była użytkowana, zresztą z tego co tam opowiadał też była, no to te paski też nie były na pewno nowe, jak ją kupywaliśmy i już po prostu stało się coś cało, zaczęły się rwać, niszczyć. O, jest i mój brat, raz z siostrzeńcem. Czy ma internety? Powiedz tak. No, a ty mi się przywitał. Czy ma internety? No. Powiedz, czy ma internety. Ja ci kręcę, powiedział. No, jak widzicie, brat się tutaj zajmuje na razie dzieckiem, jest taką niańką. Przez ten czas, w końcu sobota, weekend, no to akurat jest czas, żeby spędzić z młodym czas. No i wracając do tego, wiele osób po prostu tutaj pytało się ogólnie, no, na pewno z tych nowych oglądających, co tam weszli na filmik, chciało po prostu informacji trochę na temat tej ładowarki, także pokrótce. Co by Wam tu powiedzieć? Interesował Was, jaki tu jest silnik? Tutaj silnik jest jednotłokowy. Niemiecki silnik firmy Hatz, diesel, model, w sumie tu jest typ 1D80C. Ile to dokładnie ma koni? Nie jestem w stanie powiedzieć, tam różnie było mówione, 15, 17. No dokładnie nie jestem Wam w stanie powiedzieć, ile tutaj było tych koni mechanicznych, ile jest w sumie, bo ile było to też nie. W sumie silnik był wtedy ponoć remontowany jeszcze wcześniej przed zakupem, czy remontowany, czy nie, przynajmniej tu jest został wymieniony, ponieważ wcześniej był tu silnik benzynowy, został wymieniony na diesla i no, czy ja wiem, no, nie mieliśmy porównania wcześniej z dieslem, co jest lepsze, czy z benzyniakiem, czy diesel jest lepszy, czy benzyniak. Ciężko mi to określić. Ci, co przynajmniej mają benzyniaka, wiedzą, jak to, jak to chodzi. Tu dla nas diesel to jest nawet lepiej, bo no wiadomo, ropa w gospodarstwie jest, bo to z ciągnika, z tego, z tamtego. Ładowarka oczywiście, no, jak jest mały silniczek, to oczywiście paliwa też dużo nie idzie, jest mały zbiornik. Jak tutaj określić, no spalanie nie jest dość duże. Starcza na wyrzucanie właśnie przez około 5 dni z obory i tutaj spod stodoły od bydła. Także no moim zdaniem jest bardzo dobrze. Jeśli chodzi o spalanie, no wiadomo, trasa też jest, bo trzeba jechać tam na płytę obornikową. Ten gnój tak samo wyrzuci, tam się też chwilę stania jest, no trzeba znów wrócić. Także tak, dzień w dzień jest oczywiście zapalana, bo to silnik też diesla, to troszeczkę rozgrzewany jest, bo to musi pochodzić też na niskich obrotach, także no według mnie no to spalanie jest dość dobre w tej ładowarce. I wracając tutaj do awarii, jakie przez ten czas użytkowania były w tej ładowarce, no to z tego co sami mogliście wiedzieć, jako pierwszą awarią w tej ładowarce, nie wiem, tam po 2 miesiącach użytkowania, ile to dokładnie miesięcy, to ja już nie pamiętam, od zakupu, no to była opona,
Teraz, jak widzicie, opona nowa dobrze się trzyma, została zakupiona nieco lepsza po prostu do tej ładowarki, także z nią się nic nie dzieje przez te kilkanaście miesięcy, odkąd została założona. Także jest bardzo dobrze się sprawuje. W sumie kupiona została lepsza, więcej tam tych płócień, także w porównaniu do tych, co są tutaj założone, no to jest różnica. To jak widzicie, no już będzie jazda znowu na sliku jednym, bo ta, no niestety, się już zwycierała i to dość mocno, ale no nic, jak już będzie trzeba, to się wymieni, wiadome. A tutaj po tej stronie opony są jak najbardziej jeszcze zdatne do dalszego użytkowania. Kolejną awarią w tej ładowarce, jak ona zaskoczyła, no to taka awaria, nie awaria, głupota taka malutka. Urwała się po prostu śruba tutaj łącząca siłownik z ramieniem. Także takie wielkie nic. Oczywiście wszystko jest smarowane, każdy tutaj punkt smarny jest smarowany, bo tu jest smarowane, tu jest smarowane, wszędzie po prostu, jak gdzie są tylko kalamitki, gdzie jest dostęp do smarowania, wszystko jest smarowane, nawet gdy po prostu brak, no to staramy się jakkolwiek to posmarować, czy to jakoś olejem, czy jakkolwiek tam smar w ogóle, żeby się dostał. Staramy się to robić na bieżąco, oczywiście, no żeby wiadomo, jak najdłużej to wszystko pochodziło, jak najlepiej się też sprawowało, nic się nie stało. No i co, jak sami widzicie, wszystko jest tak, jak było od zakupu, nic się tutaj nie zmieniło, nic tutaj nie było robione. Tutaj tylko jeszcze musimy lekko poprawić tam sprężynę od docisku koła, tego małego koła, które tak jakby napina, takim napinacza od kół do jazdy, do skrętu, do pasa. Tam lekko musimy zrobić i tutaj, no cóż, mieliśmy tylko taki mały przypadek, że od krokodyla nam tutaj strzeliło taki łącznik, co tutaj łączy siłownik z tą górą od krokodyla. No i to zaczęło zespawać, taka mała też pierdółka, a tak to no po prostu nic się nie działo, no przez, moim zdaniem, przez te 8 miesięcy i 9 miesiąc już idzie, to dla mnie praktycznie to, co się tutaj działo, no to jest nic. No i jak wiadomo, no te paski, no jak sami widzicie, to jest, tutaj odłożę pasek od jazdy. To jest pasek od jazdy, no to wiadomo, no przez ten czas już użytkowania jego stało się, co się stało, no powyrywał się. Także trzeba było go już wymienić. On by jeszcze w sumie, można powiedzieć, no chodziłby. Do momentu, aż by szczelił, bo tak to jeszcze chodził. Ale no, lepiej wymienić jest na nowy i mieć spokój, żeby się tam też nic nie stało, ani nie uszkodziło. Koszt takiego paska, no to chyba kosztowało 17 zł. Ten duży to jest pasek 1600, a tu sobie odłożę. A tutaj dokupiliśmy dwa paski. Paski tutaj od napędzania, od silnika, pompy tutaj hydraulicznej, która steruje tutaj wszystkim, bo no, gdyby się po prostu ten już pasek kończył, a widać, no też już nie jest pierwszej nowości, no to zakupiliśmy dwa, bo w razie czego, gdyby po prostu coś się stało, no to mamy kolejny na zapas. Ten jest już 1060 pasek. No i jak sami widzicie, nic tutaj jeszcze nie robiliśmy, nie kombinowaliśmy koło tego. Wszystko jak najbardziej dobrze się sprawuje, no tylko te paski jeszcze powymieniać i będzie spokój, no. Co inno wtedy, co robiliśmy, to jeszcze ten tłumik przespawywaliśmy, miało być niby lepiej. No jest ciut ciszej, ale nie jest aż tak za cicho, ale to w miarę, moim zdaniem, no. Na te kilka minut siedzenia, no wiadomo, w głowie huczy, no to trzeba mieć nauszniki, no i da się wytrzymać jakoś. Więc jak widzicie, no jeszcze węże, nic nie było wymieniane. Tutaj od tych hydrauliki, od tego wszystkiego,
Nic jeszcze. No pewnie na pewno będzie jakiś czas, że trzeba będzie to porobić, zrobić to wszystko. Ale jak na razie odpukać, bardzo dobrze się sprawuje, wymienić inute paski i kolejne lata użytkowania nią. Także no, używany sprzęt, moim zdaniem było warto zakupić, zwłaszcza ten, bo jak sami wiecie, no, chcieliśmy coś dość małego. Ona, szerokość, no to jak tam mówiłem, metr, lekko z kołami ponad metr ma. Gdyby się dało wsadzić węższe koła, jakoś jeszcze ją zwężyć, no bo na pewno by się dało inne felgi założyć i węższe opony, no to jeszcze można byłoby ją tam zwężyć o te kilka centymetrów, na pewno by ładnie wszystko wchodziło. Krokodyl został powiększony. Czy to łyżka została powiększona? Chyba łyżka została powiększona do niej. Tutaj jest moja pomyłka. No i można było jeszcze by ją zwężyć. Kabinę oczywiście można byłoby zdjąć albo jeszcze ją obniżyć ciut. Także no, do każdej obory tutaj wszystko po prostu można zrobić, dopasować i naprawdę bardzo dobry sprzęt. No, jak wiecie, skręca się tutaj tymi drążkami, a operuje się krokodyla tutaj nogami. Gaz oczywiście tutaj mam. Nie będę ją odpalał ani nic zrobił. No, pewnie większość czekało na codzienne obowiązki z nią, ale no niestety... Niestety nie mam możliwości za bardzo nagrania, dlatego też no, nic nie powstało przez ten czas i dlatego to tak wszystko wyszło. No i cóż, nie wiem co wam tu jeszcze mogę opowiedzieć. Naprawdę nie wiem, no już chyba raczej wszystko to co chciałem to już opowiedziałem. Na pewno będzie sprzęt jeszcze służył długo, długo jeszcze przez lata. A jak oczywiście coś się stanie, no to na bieżąco zostanie coś wymienione. Oczywiście będziecie o tym informowani. Także gdyby ktoś po prostu chciał zakupić taki sprzęt, no to naprawdę, naprawdę warto. Bo spisuje się świetnie, nie ma z nim tutaj jakichś problemów. A zawsze wiadomo, jakiś tam pierdoła, która się wiadomo po czasie zużywa, po czasie eksploatacji, no to to wymienić, no czy tam jakiegoś węża, gdyby komuś się stało, czy po prostu jakiś pasek, no to to jest dosłownie wielkie nic. I co? I można robić dalej, no. Teraz jak wymienimy te paski, to na pewno będzie jeszcze lepiej chodziła, będzie wszystko ok, bo to wiadomo, paski z czasem niszczeją. A tak to nic, dolewać tylko oleju. Co z olejem? No oleju silnik nie pobiera, także jest bardzo dobrze. Tam tylko troszeczkę dolewamy raz na, nie wiem, na tam kilka miesięcy, bo naprawdę nie ma takiego dużego zużycia, wszystko dobrze, no i nic, nic tylko palić i robić. Oni się tam bawią, robią swoje rzeczy, a cóż, będę kończył. Bo ty, bracie, już nie chcesz nic tutaj dopowiedzieć, nie? No już raczej wszystko, no. Raczej wszystko powiedziałem, no. To, co się działo, to, co się zrobiło, wymieniło i tyle. Jak ona tutaj... Jedyny według mnie minus, no to ten pasek od na tego, na... od tej pompy, co napędza tą pompę tam hydrauliczną, no to mógłby być dwa koła i dwa paski iść. Przynajmniej to jest taki... Mogłoby tak być. Jak dla mnie. Podwójne koło. Co? Podwójne koło i dwa paski kinowe. No, podwójne koło i dwa paski kinowe. I mocniejszy silnik. Tak, no i by musiał być jeszcze mocniejszy silnik. A tak to no jak na ten silnik. 18 do 20 koni, a ten Hans ma 12. No, 12? No, różnie to mówili. Nie, ja tam mi się zdaje, ja sprawdzałem, to ma 12. Mhm, czyli ma... No, niech nie idzie do psa, bo pies go zje. No. No to chyba raczej tyle. Ja będę kończył ze swojej strony. Bo tutaj już nie ma nic więcej do opowiadania. Gdyby po prostu jeszcze coś kogoś tutaj interesowało, coś chciałby się po prostu dowiedzieć, dopytać, no to zapraszam, piszcie w komentarzach oraz wyrażajcie swoją opinię, co wy o tym myślicie. No, według mnie lepiej dla nasze zresztą gospodarstwo dobrze było zakupić akurat ten sprzęt i nie bawić się w inne rzeczy. Także cóż, trzymajcie się,
cześć i do następnego vloga. Ja zabieram się za zmienianie pasków, zakładanie nowych, więc na razie.